Często bywa tak, że aktualizacje wraz z nowym sezonem utożsamiamy wyłącznie z nową zawartością, która jest w tym sezonie dodawana. Jednak w cieniu tej zawartości zawsze kryją się zmiany, które niejednokrotnie odgrywają faktycznie bardzo ważną rolę dla rozgrywki, niekiedy nawet ważniejszą aniżeli ta nowa zawartość, która jest faktycznie dodawana do gry. Sezon 7 nie odbiega tutaj od tej reguły, przy czym ponownie te zmiany, dosyć ważne, dosyć przełomowe, do tego stopnia, że chyba jeden z największych krytyków Battlefielda 2042 i DICE w tym względzie, a więc Enders, no chwali sobie tą aktualizację, czy słusznie zobaczymy w tym materiale, bo nie jest to również tak jednoznaczne. Natomiast kolejnym elementem, który mógłby gdzieś tam przykryć te zmiany, jest to, że wraz ze startem nowego sezonu potrafią przytrafić się również błędy deweloperów. I tak też było w tym przypadku, i to z dosyć poważnymi elementami. Złośliwi nawet wskazywali, że musiał to być bardzo poważny błąd, skoro dotknął on nawet możliwości zakupu Battle Passa przez pewien moment. Natomiast większość tych problemów została dosyć szybko naprawiona, choć sam fakt oczywiście gdzieś tam śmieszy. Natomiast co zmieniła aktualizacja 7.0 oraz zmiany, które, tak jak podkreśliłem przed chwilą, zostały gdzieś tam ukryte w gąszczu zarówno nowej zawartości, jak i dźwięcznych komunikatach o błędach DICE wraz z nowym sezonem? Tego wszystkiego dowiecie się w tym materiale. Przypominam o możliwości wpisania kodu Yahoo w EA App na PC, jeżeli dokonujecie jakiejkolwiek płatności związanej z Battlefieldem 2042, dzięki czemu 5% kwoty trafia do mnie, a nie 100% do EA. Bardzo wam serdecznie dziękuję, bo jakby zwiększa to możliwość rozwoju kanału, a przy okazji zapraszam do subskrypcji kanału i zostawienia łapki w górę, jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych materiałów z Battlefielda oraz pomóc mi gdzieś tam w walce z tym algorytmem YouTube'a. Tymczasem zaczynajmy. Jestem Yahoo i zapraszam do oglądania. Element, o którym wiedzieliśmy już od dosyć długiego czasu, o którym również wspominałem w poprzednich materiałach, jest wizualny odrzut. Jego celem jest generalnie bardziej unikalne odczucie względem prowadzenia ognia na każdym typie broni. W rzeczywistości jest to jednak rozwiązanie, które co prawda ożywia mechanikę strzelania, natomiast wymaga sporej adaptacji. I tutaj na pewno zderzyliście się z tym podczas rozgrywki w sezonie 7, albo się spotkacie, jeżeli nie mieliście jeszcze takiej możliwości. Deweloperzy po raz kolejny podkreślili oczywiście, że wprowadzenie mechaniki nie wpływa na rozbieżność między tym, gdzie celujemy, a gdzie faktycznie leci nasz wystrzelony pocisk. Tutaj oczywiście należy pamiętać też o rozrzucie pocisków w miarę prowadzenia ognia ciągłego, który gdzieś tam to zaburza, ale jest to mechanika, która była już wcześniej przed tymi zmianami. I to był element, o którym wiedzieliśmy wcześniej. Natomiast drugi, ważniejszy, tyczy się rebalansu mnożnika trafień w głowę i ogólnie obrażeń broni, co mocno wpływa na time to kill, zwłaszcza na tym bliskim dystansie. Jeżeli chodzi o pistolety maszynowe, to ta kategoria otrzymała jako jedyna zwiększony mnożnik z poziomu 1,25 do 1,55. Najbardziej odczuwalne będzie to oczywiście na bliskich dystansach, gdzie przed zmianami karabiny szturmowe prezentowały podobną skuteczność co PM-y ze względu na swój wysoki dosyć mnożnik. Na większych dystansach ma to już oczywiście mniejszy wpływ ze względu też na ilość zadawanych obrażeń, która w przypadku PM-ów spada znacznie szybciej niż karabinów szturmowych czy karabinów maszynowych. W dodatku K30, MP9, P90, AC9, PP2000 i PBX mają zwiększoną prędkość podczas poruszania się, a ogień z biodra jest lepszy w przypadku P90, K30, MP9, AC9 i AKS-74U. Także widzimy, że jest to tutaj dosyć spore premiowanie faktycznie pistoletów maszynowych. Oprócz tego PP29 ma nieco mniejszą o 10% prędkość pocisku, a broń ze skarbca ogólnie w większości kategorii, nie tylko w przypadku pistoletów maszynowych, ma tę prędkość większą z uwagi na to, że wcześniej bywały tutaj braki, co dało się chociażby wyczuć przy używaniu broni ze skarbca wcześniej. Karabiny szturmowe mają mniejszy mnożnik i spadło to z poziomu 2,15 do 1,9, co oznacza brak zabójstw dwoma strzałami w głowę na bliskim dystansie do mniej więcej 35 metrów, co było dosyć sporym zarzutem wobec VHX-a czy RM68, które można powiedzieć były substytutem PM-ów na tym obszarze. Powoduje to oczywiście zwiększenie tego time to kill na bliskim dystansie, natomiast od tych 35 metrów w zasadzie pozostaje to bez zmian względem stanu przed aktualizacją. M5A3 ma nieco mniejszy rozrzut pocisków, a AT-42 ma natomiast mniejsze obrażenia dla standardowej amunicji, a dla poddźwiękowej i dużego kalibru są to już wartości wyższe, oczywiście w odpowiednich przedziałach dystansowych.
Karabiny maszynowe mają wartość mnożnika zmniejszoną z 2 do 1,9 i podobnie jak w przypadku karabinów szturmowych, brak zabójstwa dwoma strzałami w głowę na bliskich dystansach jest tutaj konsekwencją tych zmian. Jednak w zamian za to broń ze skarbca jak M240B, M60E4 czy typ 88 mają nieco mniejszy rozrzut pocisków. Ogólnie podsumowując te zmiany, najwięcej zmienia się na najbliższym dystansie. Do około 35 metrów ten time to kill został ogólnie zwiększony, natomiast nie dotyczy to pistoletów maszynowych, które mają ten time to kill o wiele niższy niż wcześniej i ogólnie w przypadku większości z nich powinno wam się strzelać nimi lepiej. Karabiny szturmowe i karabiny maszynowe mają być docelowo dominujące na średnich i dalekich dystansach, co jest jednak oczywiste i było też wcześniej postulowane. Zobaczymy jednak, jak wpłynie to na użytkowanie karabinów maszynowych i czy nie spowoduje tym bardziej większego pośredniego przyzwolenia na siedzenie albo frywolne leżenie kamperów. Pistolet G57 doczekał się zmniejszenia obrażeń na dystansie do 30 metrów, podobnie jak MP28. Poprawiono nieco pistolet automatyczny PF51 oraz M93R. Zaskoczeniem może być karabin GVT, który w tej aktualizacji zyskał chyba najwięcej, zwłaszcza w kwestii obrażeń i kto wie, czy nie okaże się on czarnym koniem zmian, bo jak sami widzicie, te wartości są naprawdę dosyć kosmiczne. Ktoś by mógł też powiedzieć, że w końcu zrobiono coś ze strzelbą automatyczną 12G. No i zrobiono, tylko nie to co trzeba, bo zwiększono o 25% co prawda rozrzut śrutu, ale tylko w przypadku krótszej lufy. Niewątpliwym plusem jest to, że wkładki kewlarowe przy strzale w tors od teraz tym bardziej lepiej chronią żołnierza przed amunicją ze strzelb. Drugim obszarem, w którym poczyniono dosyć drastyczne zmiany, są pojazdy. Pojazdy według DICE musiały przyjąć zbyt defensywną pozycję przez fakt, że są narażone na zbyt dużą liczbę zagrożeń, przyjmując przez to metodę walki poprzez dalszy dystans i prowadzenie ognia z większej odległości. Aby zwiększyć zaangażowanie pojazdów w walkę w zwarciu i prowadzenie takiej bardziej aktywnej pozycji w przyjmowaniu celów, poczyniono kilka znaczących zmian. Klasa szturmowca i zwiadowcy mają od teraz dwa ładunki C5, a nie 3 jak do tej pory, co ma też na celu zwiększenie udziału klasy inżyniera, który ma nadal oczywiście 3 C5, a Crawford dzięki swojej umiejętności stosownie więcej, więc to też nie jest tak, że nie ma jak walczyć z tymi pojazdami. Podkreślono rolę inżyniera, który zyska jako ta główna klasa odpowiedzialna za walkę przeciwpancerną, zwiększając jej dostępność do ładunków RPG i wyrzutni M5. Ponadto dron Kaspra nie posiada już tego ładunku elektromagnetycznego, a RAO hakuje pojazd odpowiednio dłużej. Aby jednak wyrównać jakoś tą szansę piechoty, zwiększono czas aktywacji flar i innych systemów ochronnych w pojazdach. Dalej zaczyna się robić jednak kolorowo, bo to oczywiście nie koniec zmian dotyczących pojazdów. Wildcat, a więc docelowo pojazd przeciwlotniczy, ma być bardziej skupiony właśnie na walce z pojazdami powietrznymi, dlatego usunięto mu działo kaliber 40 mm oraz utrudniono magnetyczne namierzanie rakietami pojazdów lądowych. Ma on skupiać się teraz głównie na walce z pojazdami powietrznymi, ale nie zgadniecie co. Zmniejszono zasięg działka przeciwlotniczego z 700 do 550 metrów. Chociaż ma to oczywiście związek z tym większym dopuszczeniem pojazdów również powietrznych do pola walki, bo jak operator Wildcata się uprze, to faktycznie pilot pojazdu powietrznego nie ma szans na przedarcie się. Natomiast mimo wszystko jest to zaprzeczenie tego, że Wildcat ma mieć nieco większą rolę w walce z tymi pojazdami powietrznymi. Oprócz tego poczyniono dosyć pozytywne zmiany, bowiem ma on szybsze odnowienie obrażeń wieży, która sama w sobie też jako moduł ma więcej punktów obrażeń, a sam silnik pojazdu jest mocniejszy, przez co łatwiej nam teraz będzie przyspieszać i pokonywać przeszkody naturalne. Wszystkie pojazdy z wyjątkiem czołgu Thor mają także nieco zwiększoną prędkość wieży, aby łatwiej gdzieś tam operować w tych walkach na blisko. Zmniejszono obrażenia zadawane przez rakiety niekierowane odrzutowców, więc Wildcat, ale i piechota na tym generalnie zyskają. Patrząc na to tak z boku, to faktycznie ma to jakąś logikę, bowiem poprzez zmniejszenie faktycznie oddziaływania piechoty na pojazdy, może nieco zmniejszy się faktycznie ta przestrzeń, ten dystans między pojazdami a piechotą na polu bitwy, chociaż oczywiście nie będzie to czynione względem wszystkich pojazdów, bowiem jak dobrze wiemy, wszystko tak naprawdę zależy od operatora konkretnej maszyny. Drugim elementem jest to, że mimo dopuszczenia pojazdów do tej bardziej zagęszczonej, bliższej walki, szczególnie tych powietrznych, które są piekielnie mocne, nie zdominują one piechoty, bo mam takie obawy szczególnie w momencie, gdy nie będzie osób chętnych i zdolnych po stronie piechoty do efektywnej walki po prostu z tymi pojazdami. Tutaj też należy podkreślić, że nie jest to jakaś nagła wolta, bowiem już wcześniej następowały zmiany w tym aspekcie. W poprzednich aktualizacjach czołg Thor otrzymał dodatkowe uzbrojenie, które miało mu posłużyć właśnie w tej walce na blisko.
blisko, a ponadto rozróżniono, czy to śmigłowce te stealth, czy śmigłowce szturmowe względem siebie, tak aby te śmigłowce szturmowe były mniej podatne faktycznie na ostrzał piechoty niż te śmigłowce stealth. Aczkolwiek zobaczymy faktycznie, czy te zmiany, które mają kompensować gdzieś tam tą większą rolę i dominację pojazdów w walce z piechotą, będą faktycznie pozytywnie oddziaływać na rozgrywkę i czy będą wystarczające. Na pewno nie w każdym meczu, tutaj oczywiście chodzi o tą wolę drużyny do zwalczania pojazdów, zwłaszcza śmigłowców, natomiast wyjdzie to oczywiście w praniu. Gorzej, że przy tak znacznej zmianie względem pojazdów nic nie zrobiono z rakietami EBR-a, który jako taki mały pojazd samotnie jest w stanie rozwalić czołg ciężki, nie mówiąc już o Wildcatie czy innych transporterach opancerzonych, ale przecież ja się nie znam. Nie oznacza to oczywiście zakończenia cyklu zmian względem pojazdów, bowiem w następnej aktualizacji zajdą również modyfikacje względem systemu napraw pojazdu i ich balansu, a także zmiany w gadżecie przechwytującym pociski wybuchowe Irisha APS. Ponadto korzystniejsze ma być również używanie Crawforda, którego specjalna ta cecha w ramach klasy inżyniera będzie dodatkowo uwzględniona. To oczywiście w ramach przyszłej aktualizacji, natomiast w tej mamy to, co mamy i oceniając to stricte przez sam pryzmat zmian, nie jestem w stanie stwierdzić, czy tak jak opisał to Enders, jest to faktycznie całkowicie dobre. Zwłaszcza przez fakt, że Kasper stracił możliwość jako pojedynczy gracz tak naprawdę możliwość oddziaływania na pojazdy, zwłaszcza jeżeli jest to strona, która przegrywa i walczy z pojazdami, bo na nie wszystkich mapach, chociażby na przełamaniu, mamy możliwość użycia pojazdu, a strona atakująca chociażby ma. Od razu nam się zmniejsza gdzieś to oddziaływanie piechoty poza materiałami wybuchowymi i hakowaniem na sam pojazd przeciwnika, więc jest to kwestia dyskusyjna. Oczywiście pośrednio zmniejsza się też zakres używania materiałów wybuchowych przez podkreślenie roli inżyniera, co ma sens i generalnie te zmiany mają sens, natomiast zobaczymy, czy w tej dłuższej perspektywie, podczas już dłuższej rozgrywki, no bo nie da się tego ocenić przez pryzmat 2-3 dni, zostało to faktycznie dobrze zbalansowane, a jeśli tak, to czy DICE w perspektywie tych kilku tygodni, w perspektywie miesiąca, no i po prostu następnych aktualizacji, zdoła jakoś dodatkowo na to wpłynąć. Bo są to, tak jak podkreśliłem, zmiany dosyć znaczące. No a jeżeli wyeliminujemy ostatniego członka składu, no to otrzymamy dodatkowe punkty doświadczenia. No i ze zmian i z aktualizacji to generalnie tyle. Dajcie znać, jak zapatrujecie się na te wszystkie zmiany, których jest dosyć dużo z osobna i jak oceniacie już je bezpośrednio przez pryzmat rozgrywki. Jak wam się podoba w ogóle sezon 7? No i słyszymy się już w kolejnych materiałach. Dziękuję serdecznie za oglądanie, zapraszam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji na kanale oraz do wpisywania kodu Yahoo w EA App na PC. Do zobaczenia. Cześć.